Prawa stanowione przez Rzeczpospolitą muszą odpowiadać naszej chrześcijańskiej kulturze. To jest przedsięwzięcie szeroko zakrojone, tworzące konkurencję dla rodziny. Konstytucję należy czytać, są to słowa pani profesor Łętowskiej, należy odczytywać ducha Konstytucji. Projektowane zmiany mogą naruszać przedmiot ochrony prawnej z artykułu 18 Konstytucji. Państwo, które jest osadzone w kulturze chrześcijańskiej. Panie sędzio, pełna zgoda. Stanowimy prawo w poczuciu odpowiedzialności przed Bogiem i przed własnym sumieniem. Otóż ciągle się powołują wszyscy na ten artykuł 18 jako na rzekomą przeszkodę instytucjonalizacji związków jednej płci. Co z tego przepisu wynika? Że małżeństwo hetero znajduje się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej. I nie powiedziane jest nic, ale to nic więcej.